Pozwolisz, Ewa, że zacznę od kwestii osobistej, bo od paru lat, a znasz moją sympatię do ciebie i uznanie, robisz mi sabotaż w życiu osobistym, bo bardzo często powtarzasz. Każdej kobiecie życzę, żeby miała trochę młodszego, a nie dużo starszego mężczyznę. No i to co? No, jak można życzyć kobiecie dużo starszego mężczyzny? Od kiedy zaczyna się dużo? No dużo się, no to jest, to oczywiście wszystko jest względne, że mówię, że ty nie rozumiesz, co to jest dużo, tak? Żebym to jakoś sprecyzowała. No nie, czy to jest reguła, czy uważasz, 10 lat to jest dużo na przykład. A 20? Starszy czy 20, ale w drugą stronę jest no mniejsze przyzwolenie. No tak, ale zapomnijmy o regułach społecznych, mówmy o wolności wyboru. Mówmy o wolności wyboru. Dosłownie. Czyli ja myślę, że jeśli w grę wchodzi uczucie, chemia i coś, co jest między ludźmi, to nie ma znaczenia, a mówi się różne rzeczy. No. A optymalna różnica, jeżeli chodzi o młodszego partnera, to jest ile? 3 lata, 5, 10 czy dużo 20, więcej? 20, 30, ile się chce. Naprawdę? Jeżeli mówimy o wolności, no to chyba nie ma ograniczeń. Czyli na przykład 60-letnia kobieta, jak będzie miała 30-letniego partnera, to super. Oni się... Super. Nie. No tak, pomoże jej w pracach domowych, słuchaj. Zamordowałaś moją przyszłość. Słuchajcie, jako że siedzimy ludzie doświadczeni tutaj w studio, to chciałem się zapytać... Nie tak bardzo jak niektórzy. Jak się kocha w wieku 20, 30, 40, 50 lat. Czy te uczucia się zmieniają do drugiej osoby? Czy one są bardziej intensywne, mądrzej intensywne? Jak to wygląda? Czy można się zakochać jak szalony w po 30. Wieku? Po 30. Po 30, po 40, wszyscy jesteśmy po 30. Po każdej dekadzie. Tak, czy się zmieniamy? Nasza miłość się zmienia. Myślę, się że zmienia? Nie wiem. To jest nie do, miłość to jest uczucie nie do okiełznania, więc ja nie wiem, czy się tak aż bardzo zmienia. Może tam troszeczkę jest bardziej okraszone rozsądkiem, może troszeczkę takim... A niż dwudziestolatka, miłość dwudziestolatki, tak? No, sami wiemy, jak możemy się zakochać w krześle na przykład. Się na przykład po prostu bez w ogóle zastanowienia wejść w związek, który na przykład jest kompletnie nie dla nas. A czasami się okazuje, że z wiekiem też popełniamy te same błędy, które robimy, jak mieliśmy 20 lat. Czyli jak chcę powiedzieć, że tak naprawdę miłość jest ślepa. Czyli jak ja na przykład mam 30 lat młodszą partnerkę, to miłość jest ślepa. Jest. To jest okej. Bo ty już nie widzisz dobrze. Do widzenia.